Zjedź na pobocie. Jedną z komadą. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Stopczyk, Tadeo Stopczyk z tej strony, kapitan pierwszego stopnia. Dzień dobry. Mam do pana takie pytanie. Proszę zapytać. Czy wie pan, z jaką prędkością poruszamy się po mieście na wózku inwalidzkim? No, głupio wyszło, tylko cieszyłem się, bo mój kolega jest na tym wielkim dźwigu za nami. A co tam się dzieje? No, nie wiem, z drugi raz dzisiaj. Chcesz skakać? No, już dzisiaj raz skoczyliśmy. Cała trójka, bo się podsunęliśmy i chyba on chce skakać teraz naprawdę. Tak zwana próba no. S, tak? Tak. Dobra. Potrzebujemy straży pożarnej. Okej. Potrzebuję wsparcia, no moim 20, mamy próbę samobójczą na budowie. 254 plus 276. Tego co się odbywa. Siadam, chłopaki. Dobra, słuchaj, co z nim jest? No dobra. Tam u góry, kurde, stąd nie widać, tylko tam u góry. 9, przejmę do Ananasu, tak, głosu. Tak, bardzo chcę. On tam już jest. Z tego co mi wiadomo. Przejdźmy z tą sprawą na najbliższe wolne radio. On będzie skakał, no. Słuchaj. Dobra. Tu już przyjechali oficerowie. Zajmą się sytuacją całą. Panowie, mamy próbę samobójczą. Ten tak, pan też skakał. Pan też skakał. Ja to wcześniej, zaślizgnąłem się tylko spokojnie. To rozumiem, że jest na którymś spiętę, czy tam gdzie? Na samej górze, tam, tak? Na samej górze tego dźwigu, tam. To jest bardzo wysoko. Dobra, to ja mu pomogę, czekajcie. Żartowałem. Ciągniesz go? No, takie żarty z Afganistanu. Dobra, to trzeba tam chyba wejść i pogadać z nim, co? Tak, to ja wejdę, zaraz. No, panie, nie, pan nie wejdzie, bardzo. Pan zostanie na tym. No. Tak, pora radio? Pójdźko. Radio wyżej, kadet. No, czy on? Tak on to sobie idzie. Jak najbardziej. Dobra, to jak on tam idzie, niech odwali z nas całą robotę. No właśnie, a my sobie możemy poczucia zjeść czy coś, no. Proste, że tak. Go nawet ja mam tu w radiowozie, poczuł się. To by skakuje. Jeszcze jedna osoba by mi się tu przydała na tym dźwigu. Raz, dwa, trzy, idziesz ty. Akurat wiedział. Dobra. Które chce się? Uwaga, te białe są wypełnione miłością. Są jeszcze różowe i czekoladowe. Bez miłości. I bez czekolady. Są takie, słyszę takie od serca z czerwoną polewą. Ten jestem głodny. Kadet, spróbuj i powiedz. Nie, kadet, spróbuj. Moje ulubione. Mam spróbować? Jasne. Tego z miłością. Witamy bardzo serdecznie. Co się stało? Próba samobójcza. Skoczył? Chyba kurwa, jeszcze nie. Jak skoczy, to jak nawet go nie ratuje. W sumie jak chciał, to skoczył, nie? No właśnie. 225 do 203. 203. Kurwa, jak tam sprawa na górze? Wchodzimy się dopiero. Zaraz się dowiemy. Wchodzą na wchodzimy górę. Będziemy negocjować. Przyjął, czekamy na info. Jakby coś spadało, to dajcie znać. Nie no, najwyżej skoczy. No, kogo to interesuje? Jednego mniej. Łapcie nas też. Od razu, już przygotuję sobie akcykony jak coś. Jak połączyć z miłością, kadet? No, dobry. Wiem, akcykon. Ta, przygotuj sobie akt zgonu już. Najpierw go dobijemy fentanylem. Taki jest lekko słonawy, a go posoliłem. Wyobraź sobie, to słony karmel. Etanolem go zabijemy. No i widzę, że profesjonalista tutaj się nam trafił. Wiadomo. 203 do 254. No nie wiem, co tu się dzieje. Proszę. Codziennie ktoś skacze z wysokości. Wypijcie go z dołu, czy nie? Kurwa, skaczą. 10-3. Nie widzę go. Defa. Ale my jesteśmy tak... Enter, czy gdzie? Nie, on jest na samym czubku dźwigu. No, jesteśmy to... w połowie drogi. Czy można wbić być strażakiem? On jest na tym dźwigu pewnie, nie? Nie na tym dalszym. A to w sumie nie wiem. Kościół chce skoczyć. Przyjechaliśmy, bo musimy. No niech se skoczy, no co? Na gówno. Nie na psychologa nie szkolili.
Ja powiem tak. Otóż to, znaczy to wy będziecie mieć robotę, akty zgonu takie tam, a tuż i nasza broszka. Wspieram cię duchowo. Wiadomo. Fizycznie też mogę. Nie, 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 ja po tych pączkach podziękuję. Widzę, że tutaj jest jakby... Znaczy ja chciałem powiedzieć ogólnie, że to nie są moje pączki. A. To nie są moje, ja się tych z miłością też boję spróbować. No, to czemu ty to ja chodzisz? Ja spróbowałem to... Ja tutaj nie dowodzę. Jak u babci. Ja tu oficer wujka tylko, ty... Nie wiem, czy tu... Dobra, ale tak głównie jak ten, bo ja będę jechał. No. Ten pan na wózku przekroczył prędkość znacznie. Jechał drogą publiczną, 90 na godzinę. Wózkiem? No, dziwna sytuacja. Ja bym to podwójnie policzył. Może zagadajmy z szefem, czy by nam tych radiowozów na wózki nie wymienił, bo to się lepiej rozpędza i więcej patroli by było udanych. Rozumiem, czyli będziemy strzelać sucha. Z wózka. Wózka? Z wózka, tak. No dobra, zanotuję to, tylko musimy znaleźć tam tego. Zgłaszam. Poszukajcie gdzieś tam na dole, czy jakiś mężczyzna... A, neguje. A, zamknął wózek. Czy on zamknął wózek? Na budowie obok starego czopu. Nie no, co ty mówisz? Nie, zablokował wózek. On do piasku przywiązał, no. Ziarnęka piasku, to troszkę sprawa. Zgłaszam. Może cię wykonał wyżej? To byłoby szkoda, jakby ten wózek odpolować, nie? O, jakbyś szkodet. Murphy? Myślę, że tutaj... Pan Wyszyn Topniam dobrze mówi. Halo. Ja mam jedno takie zasadnicze pytanie, czy ten inwalida z tego wózku właśnie jest na tym filmie? Adam Murphy, co tutaj robisz na tym kanale? Nie, on też skoczył kiedyś i on ma nogę w gipsie i on wszedł z tego wózku. Na ósemkę przejść na tym. Radio ósme. Dobra. Z nogą w gipsie zaznaczam. Pierdol, odchodzę mu ten wózek. Jestem za. Zgłaszam. Twoje 20? Jestem przy próbie samobójczej koło budowy. Nieopodal kwadraciaka. A no dobra, to jak ogarniesz tam tą sytuację, to zaproszę cię tam do biura na piętro. Piąte, dobra. Ta. Dobra. Dobra panowie. Chcę tam im pomóc na kanał drugi. Dzięki. Będziesz się zbierać? Co, skoczył już? Nie, jeszcze czekamy. A jest tam w ogóle? Jest. Tak, jest tam. Gościu tam, ten William, że tam jest. W ogóle ten gościu nogą w gipsie zanim wszedł na ten dźwig. No to chyba możemy odholować ten wózek. Znaczy właśnie się nie chce odholować, założyłem blokadę na koło. To jest to. Jak wszystko działa, to znaczy, że nic nie działa. Otóż to. Dlatego proponujemy najprostsze rozwiązania. Rzutny talerz na koło. Myślałem, że... Już się nie ruszy. Kubietrych? A masz przy sobie? No niestety nie noszę nielegalnych przedmiotów. Sprawdzałem cię. Kurde. Ja też przy sobie nie mam. Kadet, masz przy sobie wytrych? Oczywiście. Jaki chcesz? Czerwony, biały? Z miłością. Biały. No to ja najpierw do roboty zaskoczę. No to do roboty. Otwórz ten wózek. Dobra. Kurkę ma jakąś założoną. To ja was tu zostawiam. Jadę na komendę. W sprawach interwencyjnych. Oczywiście, z panią Blake. O tak. Oj, no, tak, no. Tak. Powodzenia i za wyzwanie. Dziękuję. Na razie, miłego. Tak. Chodź, Tadeo. Witam, Stopczyk, Tadeo, Stopczyk. Czołem, witam bardzo serdecznie. Dobry. Dobra, słuchaj, Tadeusz. Tadeo, dobra. Słuchaj, jest sprawa. Generalnie wy tam dalej działacie w tym geju. Macie w planach tak. To jakoś
bo wiem, że to działało 5 lat temu. Miałam tutaj do czynienia z TJ-em. Nie wiem, czy z nim TJ, się... tak, 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 mój podwładny, tak. A nad nami Mark Marlboro, szef grupy. Dobra, bo generalnie jest sprawa, którą mam wrażenie, że bylibyście zainteresowani, bo jest to rzecz, której ja nie jestem w stanie, że tak powiem... No ja się tymi sprawami nie zajmuję, ale generalnie mogę ci... Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo krótki raport ze zgłoszenia, do którego doszło 18 lipca. I dostałam informację od pewnej osoby, że na terenie Grove Street, jakby wjeżdżasz na patelnię, wiesz co to jest, nie? To jakby po prawej części są jakieś trzy domki. Generalnie w tej prawej części jest podejrzenie padło, że jest tam nielegalna plantacja marihuany. Dlatego stwierdziłam, że wy w sumie byście byli odpowiednimi osobami, które mogłyby się tym zająć, bo no, taka jest wasza działka. I wolałabym to wam przekazać. Mogę tobie oczywiście raport przesłać, ale jest to dosyć krótkie, no praktycznie to co ci ten powiedziałam teraz, no tam się tam znajduje. Także no w waszej kwestii jest tutaj zebranie sił i ogarnięcie tego. A źródło pozyskania informacji? Taki jeden mężczyzna. Wiarygodny? Tak. Wiarygodny, okay. Informator policyjny. Informator policyjny, okej, dobra, no to ciekawe. W miarę, no dużo wie, także... Dobra, no my sobie zapiszmy. A jeszcze panie jest stopczyk, tak? Tak. Prosiłbym, żeby... Tak, oczywiście. Prosiłbym tutaj jako prokuratora, żeby nie robić tego super szybko, także te działania. Wiem, że na pewno będziecie chcieli to zrobić ekspresowo. Potrzebujemy na pewno dzień, żeby załatwić inne sprawy dotyczące... Powiązane. Dokładnie, powiązane, tak jak pan mówi. Dobra, to ja ze swojej strony poinformuję mojego przełożonego, Marka Marlboro. No, zapuścimy tam jakichś swoich ludzi, potwierdzimy informacje, ewentualnie skonfigurujemy tutaj drużynę bojową, która tam wjedzie, spali, zasieje, zatrzyma, osądzi już potem pan. Klas. Dobra, to dziękuję bardzo za informację. Nie ma sprawy, trzymam kciuki za was. Jakiś telefon tutaj mógłbym ten służbowy dostać, bo muszę zadzwonić do Donbasu. TJ tam siedzi i strzela w jakąś, kurwa, nie wiem, coś na Zaporożu. Jak macie, możecie kupić. No, ale drogo wyjdzie. Nie mamy służbowego. No jak, macie pensję. Tylko tam już jest $6 za minutę. Ruskie przejęły całą telekomunikację. Dobra, poradzę sobie, nieważne. Jasne. Do Marka uderzyj, załatwij coś. Dobra, miłego dnia, do usług. Zajęcie, uważaj na siebie. Zaleguj się. No ostro. No tak, ucieki. Nadal potrzebujesz wsparcia? Tak, 10. Tak, potrzebuję. Podobno dwóch mężczyzn, które są na 20, patrzyli go. Ten tutaj na chodniku i ten drugi strzelali do mnie! Pod ścianę. Odłóż telefon. Kurwa, czekaj, bo taki źródło się czuje. Odłóż telefon. Pod ścianę. Było być pod ścianę w tym momencie. Proszę bardzo. Pod ścianę powiedziałem. Co to za strzały? Ja nie wiem, do nikogo nie strzelałem. Ja jestem mechanikiem, auto przyjechałem tu naprawić. Masz jakieś dokumenty poświadczające? O mechaniku? Mogę do szefa tak. Zadzwonić, żebym przyjechał. Nie. To nie wiem. Tutaj temu panu auto naprawiłem, no ja ci mam pokazać, że mechanikiem jestem. Przez postrzelonego został wskazany jako sprawca całego zamieszania. Stań kurwa pod ścianą! No to gadasz, kurwa, do mnie to się nie mogę obrać. Wykonuj polecenia funkcjonariusza, bo ten... polecenia funkcjonariusza w tym momencie, no właśnie. To ma górze. No.
283, podejdź do mnie na komendę. Porozmawiamy sobie na komendzie, jak w taki sposób chcesz ze mną rozmawiać. No. Wiadomo, czy to za pojazd? Trzeba będzie wszystko sprawdzić. Z tamtego weźmiemy zeznania, a ten chyba pójdzie pierdzieć w pasiak. Ten jest chyba tych gości, co tu, tego w różowej. Ja się jeszcze spytam poszkodowanego. Zaraz sprawdzimy. Wezwaliście medyków? Tak, są na miejscu. Zajmuję się. A faktycznie. Sorry, jestem ślepy. Tego do osobnika trzeba do radiowozu pójść. Tak, za chwilę go sobie wezmę. Czekam, jak może jeszcze coś powie nam ciekawego. Proszę pana, ja nie jestem... Czy to jest na radni, to ja mogę powiedzieć. Auto przyjechałem naprawić, no kurwa, co tu tłumaczysz? A skąd ta nerwowość się pojawiła? No bo mówię do ciebie, to się przodem chyba chcą obrócić. 403, 203. No tak, ale jak każe ci stanąć pod ścianą, to czemu nie stoisz pod ścianą? 203, zgłoś. A pod czym stoję? No teraz stoisz. No jak się do ciebie obrócę przodem, to równie... To tak samo pod ścianą stoję. Słuchaj, człowieku, poinformowałeś mnie, że posiadasz broń, robisz jakieś nerwowe ruchy, to pod usiłowanie zabójstwo już podchodzi. A. Ja nie jestem, wiesz, kadetem. Jestem kapitanem. Pod molestowanie jeszcze. Jest duża prawdopodobieństwa, że właśnie to chciałeś zrobić. Wyglądasz mi na takiego. Na jakiego? Na takiego, który chciałby mi poczochrać. Że Freda? Tak powiem, Snake'a. No. A duży chociaż ten Snake? I jak pan tak lubi, to ja znam paru takich gości, co lubię też tak. Całkiem pokaźny mój tata Latino, nie jestem jak oni. No. No, oni to większego mogą mieć, ale ja się nie znam. No. Słuchaj, pojedziemy sobie na komendę, porozmawiamy troszkę. I zobaczymy, co z tobą zrobimy. Zobaczymy. Odjedziemy. To zapraszam do radiowozu. Oddalamy się, powiedziałem. Dobra, ja sobie tego wezmę. A potem mnie informujcie. Nie, nie, ja no wie pan co, ja po prostu oni mnie szukali na mieście, wie pan jak to jest. Sprawdzę po ja. Tutaj. No i mnie rozpoznali, więc... Toż, skakuj. Skakuj do tyłu. Czasami patrzę się tu jedne tego. Bo dojechała policja, to wie pan, 30 na godzinę wyskoczyłem tego pojazdu, żeby tutaj coś pomóc, tak? 1-7 zatrzymanym na komendę. Oj, mogę przekazać, że jak jakieś dowody to w schowku, tamtym sultanie dwie naprawki zostawiłem. Jeszcze raz, powtórz. O kurwa. Pojazd czysty, to niebezpieczny. Ilu ty trop? Panie, jakie zimy? Te maseczki zdejmiemy. Już, zaraz, panie, poczekaj pan sekunda, bo mi... Kurwa. O, dobra, jest, dobra, już zdejmiemy. No, spokojnie. Miłego dnia. Miłego dnia. Uważniej. Oczywiście, no... Kurwa, nie mogę zejść się was! I mówiłem, że w sultanie dwie naprawki do stopka mu dałem. Po 79 ten czarny sultan, który z tą rozmawiał, wspominał coś o możliwości odbicia. A co mnie to interesuje? No jakbyś jakieś dowody chciał. Na potwierdzenie tego, że mechanikiem jestem. No wiadomo, że te dwie naprawki będą tutaj kluczowe. Kawuś jakieś zaparzyć, pączki przynieść. Nie, herbatki baty. Herbatki, dobra. Co jest? Zostań w aucie. Siemano, co jest? Chciałem. Co się dzieje? Nic, czekam na usta, pewnie nic się nie dzieje. Dobra. Jak coś się działo, to na dwójce siedzimy. Dobra, wciągam się z pojazdu. Idziemy sobie porozmawiać, co? No możemy i się porozmawiać. Dobra. Za mną. Zero fałszywych ruchów. Idź, się nie bój. Co tak utykasz? 2, 4, 5, ja? Co się dzieje? Wyjebałem się na motocyklu dzisiaj. No, tak bywa. Znaczy, słuchaj mnie. Goniłem gości, 15 minut siedziałem im na dupku, aż wyjechał na autostradzie
ten z naprzeciwka na pulpizie jakiś ten różowy samochód i mi na czołówę. 102 metry poleciałem, ledwo żyłem. Okej. Dobra. Nie podobało mi się. Mu się nie udało. Znajdziemy i zakujemy, spokojnie. Jestem za tym. Czołem. Jak najbardziej. Możemy nad tym popracować. Dobra, czołem. Zapraszam. Fajną ustawę pokażę ci. Pokaż. Jest naprawdę mega. Nie żałuję tych pieniędzy. Powiesz coś ciekawego dzisiaj, nie powiesz? A co mam ci mówić ciekawego? Chwilę sobie przeszukamy, wszystko wiesz o co chodzi, tutaj procedury są. Nie ma problemu najmniejszego. Dobra, sobie sprawdźmy jeszcze gdzie pójdziemy. Nie by chciał pójść. Na piąte piętro. Na piąte. Do biura kapitana. Do biura byś chciał pójść. No, niestety na minus jeden. No i chuj. Do góry, bo tu minus 2 jest. A nie, to jeszcze niżej, dobra. Tak, jeszcze niżej, tak, tutaj stopniujemy w dół. Tak, od drugiej strony tu. Malarz się pierdolnął. Mój wujek. To mnie pierdolnęło? Malarz się pierdolnął, rysując. A. Dobra, dawaj tu. Dobry, witam. Cześć. Tutaj, do tej? Czy nie wolisz gdzieś dalej? Gdzieś dalej, żeby tym tu nie przeszkadzać. Tak, bo będą nam tu pierdolić, nie? Tak. Ty mi opowiesz jakieś ciekawe rzeczy. No, wiadomo. Ci mogę powiedzieć, ile tuning do Subama kosztuje, do Hutto, do Grangera. Tak. Zobaczymy. Nóżki szeroko, wiesz jak, znasz procedurę. Nie robimy głupich ruchów. Dobra, tutaj pieniądze, telefon. Wszystko tutaj na obwadce zatrzymam na razie. Dobra, rozkuję cię, a jak coś zrobisz, to cię poszczelę. Dobra. Pisane. Jak wyjdę, to się obróć i gadamy. Dobra, szepczmy i będzie git. Dobra, dawaj na bajerkę. Dobra, pogadajmy, jak za starych dobrych lat, słuchaj. No, co tam? 2, 2, 6, 1, 7, 6. Co tam robiłeś? Tony Kato. Auto pojechałem naprawić. Auto pojechać naprawić. A od kogo jest wezwanie? Od człowieka. Jakiego? Imię, nazwisko? A imiona i nazwisko nie znam. Czy na lewo robisz? Czemu na lewo? No wiesz, bez papierów, bez pytań. Papierami i bez pytań. Czyli tak pół na pół. Nie ma o co się pytać. Jadę, robię, biorę kurę na warsztat i dokończam robotę. Czy ty z takich, że wiesz, na telefon podjedziesz, naprawisz i siemano? No tak, bo jak fura nie rusza, to trzeba chyba podjechać. A gdzie robisz? U kogo? U Tonego. U Tonego, tam za Mission Row. Dokładnie. Ile tak dziennie samochodów? No to zależy od dnia też. A jakąś dziuplę macie? Coś tam kręcicie? Blachy przebijacie? Gdzie tam? Nic? Nic. Tony sztywny? To 40 lat temu takie rzeczy były robione, a nie dzisiaj. W papierach coś tam wszystko się zgadza? Ten skarbówka coś zgadza, to nagle myślisz? Tak? A jakbym tutaj rączki sprawdził na obecność prochu, to co by wyszło? To by wyszło, że od chuja smaru. Ale prochu żadnego. Nie powinno być, chyba że na szczelnicy dzisiaj jeszcze będę miał. Na szczelnicy, wiadomo. Dokładnie, naprzeciwko Tonego jest stacja i za stacją jest Amunation, gdzie jest szczelnica. Tam sobie strzelasz, tak? Tak. A po co ćwiczysz? A po co? No hobbystycznie. Hobbystycznie, a jakie masz jeszcze hobby? Naprawa aut.
na prawo, a to tak zawodowo, a tak między nami, takie hobby jakieś, te? Jakieś małe dziewczynki, coś tego? Broń Boże. Chłopcy też nie. A czemu ostatnio cię pod przedszkolem widziałem? Może przejeżdżałem, przechodziłem. No siedziałeś z lornetką i podglądałeś tutaj klasę pierwszą. To może tak, i ornitologiem też czasami lubię być. Aha. Tak, jakieś gołęby, jaskółki, kruki, wrony. To czemu nieletnie ptaki? No, nie wiem, czy ptaki są letnie, czy nieletnie. Dobra, pokaż mi pozwolenie na broń jeszcze. Zobaczymy, sprawdzimy. Proszę bardzo. Okinao, Buchi, Satao. Sato. A to jeszcze sprawdzimy tutaj. Kurwa, jak się to pisało. Jeszcze raz, jak to tam miałeś, kurwa, bo nie mogę tego znaleźć. Okinao. Jak to się, kurwa, pisze? No tak. Okinao, to... okej. Okay. Dobra, już patrzę jeszcze raz. Licencja jest, prawo jazdy jest. Wszystko potrzebne do pracy jest. A ten przejazd na czerwonym świetle? A to dzisiaj był. Dzisiaj. Okularów zapomniałem wtedy. Ty, Okinao, powiem jedną rzecz, bym chciał wiedzieć. No. Jak to, że ci kurwa codziennie klamkę kradną? No to tak, że jadę się przebierać tam na groby czasami. Jakieś małolaty napadają. No. A ty masz klamkę i się tak dajesz, kurwa, zrobić, tak? W dziurkę. No jak w trzech, czterech wyjeżdżają na mnie, jak się przebieram, to za dużo czasu. Dobra, nie mam. Słuchaj, to co jest taka? 283 plus 1, za to. Jak ci ukradną jeszcze jedną klamkę, to już będzie problem, bo to już handel będzie, to już dystrybucja. Wiesz, co chodzi, nie? Jak dowody będziecie mieć, to może... Nie, słuchaj, słuchaj. Jestem Stopczyk, Tadeusz Stopczyk. Kapitan. I wojskowy. Ja nie potrzebuję dowodu. Ja cię wpierdolę na 200 i tyle. Wiesz, co chodzi. Więc od dzisiaj nie handluj bronią. Zajmuj się tym swoim hobby. Nie podglądaj dziewczynek. Jeśli chodzi o security, korzystam z tej usługi, z byłego trenerza 50 Centa, grzechotnika. Tak zwany pech się dzisiaj wydarzy. To już ostatni dzień dealerski, że tak powiem. Dzięki, Biały. Dzięki. Dobra. Jeszcze pierwszego nie było, żeby mógł być odpadny. Będzie pierwszy i ostatni. Pierwszy i ostatni będzie, słuchaj. Będzie tak. Wyjdziemy teraz. No. No ale musisz mi coś powiedzieć ciekawego. Jakieś, wiesz, jakieś białe, jakieś zielone, jakieś, wiesz, o co chodzi. Coś o getcie. Nie zajmujesz się takimi rzeczami, o getcie też nic nie wiem. No, ale przyjeżdżają pewnie, naprawiają samochody, coś tam pewnie. Nie jeden tłumik wymieniałeś balasom. Ja tam się nie pytam, kto skąd jest, mnie to nie obchodzi za bardzo. Po ile zioło? Nie wiem. Nie palisz rekreacyjnie? Nie palę. Nie wciągasz nic? Kryształ, coś nie tego? Wciągam. Berfedron, klewka? Nie. Spidzik? Fetka? Koko? 2CB? Cokolwiek? Nic? Zero? Nic, zero. Ja? A mamy latarką poświecić w nos? Świeć. No, trochę białego jest. Co, kurwa, katar miałeś? Anginę? Siwe włosy. Siwe włosy. Wereczki jak trymerem się goliłem. Aha, to już ten wiek, tak? Że już siwe włosy, tak? No. No dobra. To pamiętaj tutaj nazwisko Stopczyk, jakbyś coś wiedział, to zgłoś się, powiedz. Oczywiście, przyjdę, powiedz. Przewidziana nagroda jest. Dobra. Dawaj, wychodzimy. Bez żadnych szybów rzeczy.
Dzięki, Wonti. Tędy. Pamiętaj. Nic złego się nie stanie, jak policja też się dowie, jak coś powie. Wiesz, o co chodzi, nie? Nie, nie. Nie, nie tutaj. Nie tu? A, tu są. Zapraszam. Pamiętaj, że w koronkę się zawsze możesz wpierdolić, nie? Nie wiem. Będziesz pierwszym królem Los Santos. Nie wiem. Pamiętaj o tym, myśl o mnie. Będę myślał po nocach. No. I hajsu damy trochę? Hajsu to nie potrzebuję. Taskot masz? Nielegal jakiś? 2-5-2-8-2. Z mechaniką. 2-8-2 zgłasza? Przed wejściem stoję. Licencję tylko pan prosi, jeśli się o... Zaświadczenie, co chwilka. To ja wejdę do środka. Proszę. Dobra, oddam ci teraz to, co twoje. Jak będziesz coś wiedział, to przychodzisz, pytasz o stopczyka. Oczywiście. I wiesz, i pójdziemy na piąte piętro, spełnimy marzenie, pamiętaj o tym. No i git. No już nie będziemy, wiesz, kurwa, na minus jeden siedzieć jak kadeci. 2-2-5-3. Na górę. Sprawdźcie, wszystko masz. A, wszystko, git. Dobra, no to zmykaj, miłego. Żegnam. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Przyjedź na trójkę po mnie. Cześć, cześć. No mnie zawinął tak jeden.